No cześć, witajcie ponownie moi drodzy widzowie. I tak. To się właśnie dzieje. Nadchodzi koniec roku 2019 trzecia dekada tego wieku. A akurat jak się okazuje, niestety, jak zapewne dobrze wiecie, nie udało mi się spełnić paru obiecajek związanych bezpośrednio z moim kanałem. Ale za wszelką cenę obiecuję zrobić te pełnoprawne kinowe produkcje przed 31 grudnia. Ewentualnie będą to filmy specjalnie świąteczne, ale nie, że z klimatem Bożego Narodzenia, tylko po prostu tacie niezwiązane ze świętami, a które użyje swoją premierę w święta. No, tak mniej więcej, no, tak wyszło. No, tak prawdopodobnie wyjdzie, nie mam na to wpływu. Co najwyżej moja dozwolona ilość wolnego czasu. Nie mówiąc o moim planie zrobienia pierwszego zmontowanego zwiastuna, a nie zrobionego na zasadzie nagrania z komputera wszystkiego. W każdym razie oto kolejny... No i w każdym razie, ogólnie rzecz biorąc, oto kolejny odcinek z Zaptie, tureckiego sandboxa akcji, budzącego u mnie trochę skojarzenie z Assassin's Creed, w którym tym razem jako parunastoletni bohater będziemy jeszcze bardziej w pewnym sensie się szkolić tureckiemu przyszłemu szeryfowi należy, czyli walczyć z przestępcami. Co dzisiaj nas czeka? Tego dowiemy się za chwilę. Zapraszam do oglądania. A zatem witam was ponownie, moi drodzy widzowie. Jesteśmy już w grze. I... jak zapewne pamiętacie z poprzedniego odcinka, tutaj wyświetliła nam się pewna tajemnicza ikonka, prawdopodobnie sugerująca, że wreszcie dołączymy po raz pierwszy do tej straży. In-ride. Help me the officers and save the inn from the bandits. Rozpocznij zlecenie. 51 aków i jedno doświadczenie. To, że niby będzie, sądząc po oznakowaniu, pierwsza misja, w której wreszcie dołączymy do tego. O nie! Widać doprawdy, że tam dzieje się gruba akcja. Pistolet! Nie mogę dać się trafić i zauważyć tym draniom. Złap pistolet. Niech to mam za daleki zasięg, by rzucić tymi nożami. Pistolet! Dalej, dramatyczny moment! Hej, cywilu, odsuń się! Ej, co jest grane? Jakiś obcy człowiek zaczął jeszcze do nas strzelać! Bronić się! A! O, ten już nie żyje. Tak właśnie to pięknie zanimowałem. Zabić przypadkowego gapia. Tak, pomóż nam! Proszę cię! Prosimy cię! Nic nie jest, obywatelu? Ratunku! A więc, tacie, to właśnie w sposób zdobywamy swój pierwszy rewolwer. Ha! Obroń i... O ty draniu! Jaka akcja! Zaraz, to jest? Tym razem ta konnica jedzie w przeciwną stronę niż przeciwnie.
O co chodzi? O rany! Tu nadciągają bandyci! Załatwić ich! No i co? Z głowy? O! Nagła zmiana obrotu. Przechodzę do tej broni. A! Ale dalej ci zasięg ten pistolet ma. Powoli zaczynam tracić zdrowie. Tutaj mój zasięg jest już niestety co daleki. Okej, zanieście mnie, idę zbierać amunicję. A! Ratunku! Nie, przeciwnicy mają... O rany! I to konnica będzie co jakiś czas przeszkadzać. I że im to jest ten kapliczny budynek, w którym się spotykają mieszkańcy, mam rozumieć. Nie ma pan nic szczególnego nie mówi, niestety. Co? Teraz od tyłu nas atakują! Padł efektownie, drań. O nie. Praca broni przed bandytami. No zjechali się tu szerafowie, którym okazujemy się pomóc. No ci bandyci postanowili przybyć... z mocniejszym kalibrem i tak to się właśnie skończyło. Z daleka, że nie wystarczyło na takiego gościa dwie kule. No i co? Wreszcie misja zakończona! Cutscenka! Udało się! Odparaliśmy atak bandytów, a wszystko to dzięki temu wielkiemu obywatelowi? No nie, to on! Gratulujemy! Właśnie stałeś się członkiem naszego oddziału szeregowego. Możesz być z siebie dumny. No nie, no nie! Tak właśnie pewnie wyglądają dialogi między tymi postaciami tutaj. A więc dobra, no... Nasz bohater oficjalnie stał się ponownym członkiem. Właśnie stał się
Właśnie stał się członkiem. Właśnie stał się oficjalnie członkiem. W pewnym sensie członkiem. Właśnie oficjalnie stał się członkiem tak, nie wiem jak to określić, no zapomniałem się, a przecież określiłem to wcześniej. Szeregów w pewnym sensie policyjnych tureckich miast. Trzeci z ukrytych reliktów został znaleziony. Pozostałe 10. I... Ale jeszcze nie jesteśmy oficjalnymi członkami, bo póki co mamy teraz zastęp... Mamy teraz przyjemność pełnić służbę... żółtodziobową. Sklep Taylora. Nie, tego wełniarzysty. U którego można kupić broń. Proszę bardzo, ten cały otwarty świat zaczyna się rozrastać z czasem naszych postępów w grze. No i cóż. Ponownie, moi drodzy państwo, to by raczej było na tyle, jeżeli chodzi. To by było na tyle, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek Zaptie. Po raz kolejny rozegraliśmy sobie tylko jedną misję. A wszystko po to, żeby odcinek nie był zbyt przesadnie długi i tak i z tego co wiem, raczej nie będzie długi. Tak, nie będzie długi. Tak więc... Do zobaczenia, mam nadzieję, że nie w przyszłym... że nie już w przyszłym roku, robiąc sobie miesięczną przerwę, a mając nadzieję, że... za tydzień, gdzie będę miał tyle samo czasu wolnego, co teraz. A tutaj co mamy? Jakąś tam sekluzję, ale już sobie sprawdziłem w kolejnym odcinku, który tym razem na poważnie mówię. Pojawi się za tydzień. Za tydzień bądź dwa. A nie więcej. I na serio to wam obiecuję, na serio tak się stanie. Tak więc do zobaczenia. Nasz bohater właśnie stał się członkiem rady szeryfowej, ale zanim zostanie mu przydzielony mundur służbowy, póki co pełni rangę... żółtodzioba. Tutaj nasz padre stoi, który jednak się nie zestarza, tak ani trochę by umrzeć. Cześć!